Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego vloga. Od wczoraj nasi zawodnicy przebywają w hotelu Binkowskim, gdzie po dwóch treningach dziennie odpoczywają i poddają się regeneracji. Zanim jednak przejdziemy do tego odcinka, chciałbym przypomnieć Wam, że na portalu zrzutka.pl przeprowadzana jest zbiórka na rzecz naszego klubu. Mamy 15 tysięcy subskrybentów. Każdy film wyświetlany jest średnio 3,5 tysiąca razy. Jeżeli każdy z nas wpłaci przysłowiową złotówkę lub tyle, na ile go stać, jestem pewny, że osiągniemy wielki sukces. Jeżeli leży Wam na sercu dobro klubu, jestem pewny, że przekażecie swój datek. Pokażmy swoje wsparcie. Gramy razem. O, jesteście. O, dzień dobry. Zapraszamy. Skromne progi. Chłopaki, macie naprawdę posprzątane. Bo tylko wczoraj przyjechaliśmy. Słuchajcie, no i co? Jaki plan na dzisiaj? Plan dzisiaj jest tak, za pół godziny mamy obiad, jemy obiad, kończymy i idziemy spać. Siesta trochę. Na Białorusi też jest siesta? Połowa ludzi z Hiszpanii są. Aha. Polsko-hiszpański narod. Nie będę nic mówił. No i co? Widzę, że jest plejka. Plejka jest, wiesz? Jakie tytuły? Arek wczoraj spał, wiesz, tak nie za bardzo dobrze. Ostatni mecz 6-1. Przegrał, wiesz? Czyli FIFA? No. Tak, kolega katuje FIFA i chce znowu w FIFA grać, wiesz. Pierwszy mecz się nie pochwali. Nie, pierwszy mecz przegrałem 4-1, bo musimy myśleć mądre. Pokazujesz, że jesteś słaby, a potem dajesz trochę, no tak, pod dupku. Ej, ale ty go zlekceważyłeś na początku, czy...? Nie, wiesz, to jest problem, że mi się nie chciał grać. Także... tyle. Ja gram teraz w taki tytuł The Last of Us, znasz? O, dobry, dwójeczka. Ale to musisz mieć nerwy z żelaza, że sobie radzisz w tym, nie? W nocy nie gram, tak ci powiem. Ja też bym w nocy tego nie powiem. Ale nawet jak jesteś Zarchim, to się boisz? Tak. Zarchim jeszcze bardziej, wiesz? Aha. Nie, na odwrotnie. Ze mną może nikt nie boi się. Nie czuję się bezpiecznie. To dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Ale fajna gra. Kiedykolwiek graliście w klubie lub reprezentacji, harmonogram poniżej. Przypomnij się w temat bliżej terminu. Nerwuję się. Po polsku czytam. Właśnie bardzo ładnie czytasz. No. Ale jak Polek może czytać źle po polsku? No, no musi dobrze. No, z krwi. Co ten Angel tak głośno? Co on robi? Proszę, jej! Angel, co ty grasz? Ja grałem, Dani. Co gracie? League of Legends. Ej, w całym hotelu cię słychać. Proszę, pocałuj. Trzy. Łasza, je? No dawaj. Bakie. Jesteś alta, eh? No. Ej, Vlad, fajnego masz tego kolegę. Nie fajnego. Codziennie, w obiad, po kolacji, w nocy gra, to codziennie w LoL. Codziennie? Już tutaj. Już nie mogę z nim mieszkać. Więc. Ale tutaj widziałem, że są baseny, sprawdzałeś, czy są jakieś tak, ryby? Tak, jeszcze budują. Ale Angel powiedział, że już możemy iść. Naprawdę? Tak, dla Kielce wszystko zrobię. Ale może tam są rybki jakieś? Może być. Ja mam w samochodzie wędkę. Spróbujemy w niedzielę. Dobra. Pojedziemy spróbujemy. Dobra, to idziemy w niedzielę na wędkę, na baseny. Tak. Vlad jest znów. I Andy. Najgorszy. Andy najgorszy. Co to za atmosfera? Jestem my. Ty nie możesz tak dużo grać. Nie muszę być wszystko. Co robicie? Dzień dobry. O, jest i drugi LOL. Dalej. Uff. Ja jestem. Kurwa. Jest play Vlad, Angel, Dani and Andy? I think. You play together, no? Tak, dobrze. Ale Andy i Vlad są bardzo złe. Andy jest zły? Andy najgorszy. Katastrofa? Tak. Najgorsze, naprawdę. Arriba! Dani, a nie myślałeś, żeby zrobić taki gaming room? Żeby wszystkie komputery do jednego pokoju... Nie, lepiej nie. Czy to będzie naprawdę chaos. Lepiej tak. Wszyscy nas... Uuuu, pije.
Czyli... Zawsze mam najgorsze pytania od ciebie, ja nigdy nie wiem co odpowiedzieć. Nie no, po prostu trzeba odpowiadać prawdę. Prawdę? No, to jest, pamiętaj, że my jesteśmy telewizją, która mówi prawdę. Tak. Czym? Tak, co będziemy robić? Pójdziemy na trening i będziemy odpoczywać po treningu. Ja będę sobie pewnie wspominał stare czasy z Siciem, bo fajnie się słucha, co tam się w Zabrzu, co w Zabrzu było. A może zaśpiewasz tak jak wczoraj koncertarz? Ej, to dawaj jakąś anegdotkę z Zabrza, którą zapamiętałeś. Nie mogę mówić. Czy to są takie anegdotki? Nie mogę, przepraszam. No dobra. Nie do kamery, chyba też. Koncert powiem. Mówię, koncert daj ten wczoraj. Był koncert? Kita LKR wjechał na bit. O Jezu. O, właśnie pozdrawiam chłopaki. Mam nadzieję, że kto wie, to wie po prostu. Ej, ale właśnie, Miłek, myślisz, że jak już, no powiedzmy tam 44 lata wchodzisz do studia, czy jednak dalej piłka ręczna? Nie, 38 już będzie studio. 38, 39, później już będzie można śpiewać o wszystkim i co się będzie chciało. Czyli teraz, wtedy... teraz muszę jeszcze ten panować nad słowami. No bo przekaz musi być prawdziwy, nie? Tak, dokładnie. Andy, mam pytanie. Kto jest najgorszy w Lola? Myślę, że najgorszy jest... A, Karolek. On jest najgorszy w wszystkich gry. Tak. Ale podobno w FIFA daje sobie radę. Też, Aci. On jest najgorszy w wszystkich. A plan na wieczór? Gaming. Gaming? Tu Andy ma przygotowane stanowisko. Żeglasz? Co? Żeglasz? No gramy. W CS-a mamy team swój. Tak? Tak jest. Jesteśmy lepszy. A team mocny? No, muszę ich kierować wszystkich, bo raczej gdzieś tam poziom niżej. No ale przynajmniej zabawa jest. Mamy piątkę swoją. Andy, Arek, Angel i Vlad. Dali gdzieś tam w obwodzie, więc pykamy sobie. Wraz z szefem kuchni przygotowaliśmy specjalne menu dla naszych zawodników. Jest to menu wysokobiałkowe, energetyczne, tak aby w tym okresie przygotowań zawodnicy mogli się odpowiednio odżywiać i mieli dużo, dużo energii do treningów. Są to między innymi na przykład steki, łosoś, węglowodany typu różnego rodzaju makarony, dużo ryb, dużo warzyw, rzeczy sezonowe dostępne w tym momencie również.